Teatr Muzyczny Roma w Warszawie to miejsce, w którym, myślę, nie tylko ja uczyłem się tego, czym jest musical, czym jest musical rozumiany w sposób broadwayowski czy westendowy, to na takich hitach jak tamtejsze Koty, Ubiór w operze Le no kształtowała się moja muzykalowa wrażliwość. Później różnie moje relacje z teatrem muzycznym Roma wyglądały, aida podobała mi się bardzo, piloci podobali mi się słabo. Nie oglądałem mamma mia, i deszczowej piosenki, ale za to nie mogłem sobie odpuścić We Will rock you, czyli obecnego spektaklu granego w Teatrze Muzycznym Roma, obecnej super, super produkcji. Tego teatru w reżyserii, oczywiście pana dyrektora Wojciecha Kępczyńskiego. No i cóż, no i obejrzałem, no i chcę wam zaprezentować recenzję. W tej recenzji niestety nie zobaczycie zbyt dużo zdjęć, zobaczycie cztery zdjęcia, gdyż dokładnie tyle teatr mi e, udostępnił. E, Prowadziłem kilkutygodniowe, no dwuty ponad dwutygodniowe negocjacje dotyczące możliwości wykorzystania trailera, którego znajdziecie na YouTubie, konkretnie jego wersji filmowej. Niestety do tej pory teatr nie odpisał mi, czy mogę z tego trailera skorzystać, więc o ile teatr bardzo chwalę e, za. Jego historię i wkład w to, co zrobił dla muzykalu, i za obecne, obecną działalność na niwie artystycznej, o tyle organizacyjnie, no troszeczkę mam żalu do Teatru Muzycznego Roma. No ale nie o tym przecież tutaj rozmawiamy, tylko o spektaklach. <trym wytrzymał> Jeśli we will rock you, kojarzy wam się z piosenką Queenu, no to oczywiście jesteśmy w domu. Tak, spektakl oparty jest o największe hity zespołu, którego liderem był Freddie Mercury. Hity zostały w plecione w opowieść o tym, jak to mamy taki dystopijny świat przyszłości, a i planetę kiedyś zwaną Ziemią, gdzie ludzie żyją no, z wypranymi właściwie mózgami, bowiem jedyna muzyka, jakiej można słuchać, no to takie gugaga dostępne na urządzeniach, taka sieczka muzyczna, ale są, są buntownicy, którzy chcą wskrzesić Ducha rock and roll. Tak zarys tej fabuły musicalu brzmi, ale są tylko pretekstem do tego, żeby się e, w, tymi piosenkami. Na nowo zachwycić. Tym bardziej, że możemy z nimi obcować w polskim przekładzie, co jest doświadczeniem ciekawym. Nie znam na tyle języka, żeby móc zastanawiać się nad meandrami tłumaczeń. Zapewne znajdziecie w internecie artykuły osób, które zrobią to zdecydowanie lepiej. Ja muszę powiedzieć, że te piosenki w polskim przekładzie do mnie przemówiły, bo jak zawsze w Romie mamy. To instenizacyjne rozbuchanie, i wreszcie, 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 ekrany zajmują tam należną im przestrzeń, czyli ekrany nie stanowią same w sobie dekoracji, a jedynie jej dopełnienie. Projekcje, które wypełniają tył sceny, rozszerzając nam jakby scenografię, są zjawiskowe i naprawdę momentami robią niesamowity i wspaniały klimat, są po prostu hipnotyzujące, także. Za to oczywiście ogromne, ogromne brawa, bo w spektaklach Teatru Muzycznego Roma widać pieniądze, widać wydane, wydane środki. I bardzo się cieszę, że. Mamy w Polsce teatr, który takimi środkami dysponuje i który jest nam w stanie pokazać tę sztukę na poziomie naprawdę nie tylko europejskim, ale nawet nawet broadwayowskim, amerykańskim. Natomiast chyba jednak chciałbym troszkę. Innych spektakli. Nie wiem, czy akurat We Will Rock You, chociaż to może nośny temat, ta opowieść o wolności, o globalizacji. Jest to wprawdzie aktualne, są hity Queen, no ale ta fabułka tego muzykalu jest, omówmy się, dość przeciętna. Wszystko oczywiście. Ratuje to, że wszystko jest wytańczone, wyśpiewane, zagrane, zainscenizowane na naprawdę najwyższym poziomie. Znakomite są światła, znakomity jest dźwięk, wszystko doskonale słyszymy, widzimy, rozumiemy. Znakomici są aktorzy oczywiście po kilku aktorów w każdej z ról. Natomiast ja trafiłem, przepraszam, zerknę w kartkę Wojciech kurjusz jako Galileo. Kompletnie pana Wojciecha nie znałem, liczyłem, że trafi się na przykład Janek Traczyk, którego, którego znam, ale w sumie bardzo się cieszę, bo nie patrzyłem przez to na aktora, którego znam, ale patrzyłem na postać i znakomicie mi się pana Wojciecha odbierało. Nawet jeżeli czasami scenariusz, jest wbrew aktorowi, to znaczy no, trzeba grać takie bardzo trywialne, momentami aż zbyt trywialne sceny. To jednak pan Wojciech daje radę i za to ogromne, ogromne brawa, bo naprawdę no, zrobił. Duży popis w roli tego zbuntowanego człowieka. Jego partnerka, czyli Skara muż gra Maria Tyszkiewicz i również jest świetna. Ma pazur, ma, no ma ogień w sobie i ich, ich duety, ich ta koegzystencja na scenie wypada świetnie. Znakomity jest też duet czarnych charakterów, czyli Izabela Bujniewicz i Łukasz Zagrobelny. Robią wspaniałe. Zwłaszcza pani Izabela naprawdę jest tutaj warta docenienia i na ogromne oklaski zasługuje. Super było zobaczyć Kamila Franczaka, którego znam, pamiętam, z czasów, gdy grał w teatrze Rozrywki. Wielka szkoda, że już na tej scenie go nie ma. Znaczy pojawia się jeszcze gościnnie, chociażby w kabarecie jako mistrz ceremonii w teatrze Rozrywki w Chorzowie. Ale dobrze, że się rozwija i że we w Warszawie nie gra ogonów, tylko, tylko duże role. Cały zespół aktorski jest super. No świetny jest też oczywiście Tomasz Steczuk, bo to jest wybitny, wspaniały aktor. Przy czym ja z jego rolą miałem tutaj problem natury żartu i materii żartu. Bo ja wiem, że żarty w takie mieszczące się w okolicach Krocza są bardzo nośne i cieszą publiczność, ale jednak parokrotnie czułem się na tym spektaklu tymi wartami, zwłaszcza właśnie tymi, które wypływały z ust pana Tomasza, mocno zażenowany i chyba jednak nie chciałem. Chciałbym ich w aż takim natężeniu. Zwłaszcza, że spektakl jest przeznaczony czy rekomendowany dla dzieci od 10 roku życia. No okej, okay, można sobie powiedzieć, że one wartu, kiedy wsiadają na motocykl i wartują sobie ze wzwodu, nie zrozumieją, ale ale czy naprawdę o to chodzi? Czy naprawdę chcemy bawić publiczność no, takimi, takim rubasznym dowcipiem w stylu wąsatego wujka po kilkunastu głębszych na weselu? Mam wrażenie, że nie i bardzo proszę, nie idźmy tą drogą, bo publiczność znakomicie bawi się tutaj przy innych żartach i one są chyba taką najsympatyczniejszą częścią. Spektaklu, czyli w no poza piosenkami Queenu, które oczywiście mamy, które grają pierwsze skrzypce, w dialogi wplecione są tytuły albo fragmenty piosenek różnych. Polskich zespołów, różnych polskich wykonawców. I to chyba jest jeden z takich najsympatyczniejszych momentów, jeśli chodzi o, o żarty, bo trzeba się, czasem, trzeba się czasem domyślić albo gdzieś szybko z tyłu głowy odszukać, do czego on nawiązuje. I to naprawdę są bardzo dobrze wplecione. Do wcipy w treść spektaklu. Nie trzeba ich dodatkowo podbijać tymi aluzjami seksualnymi. Także Także jest zabawnie, jest zabawnie, jest dowcipnie. Spektakl jest stworzony dokładnie po to, żeby się dobrze bawić. Ma być jasno, miło, miło, radośnie. Ta warstwa tego, że muzyka jest w stanie obalać ustroje totalitarne, że jest w stanie wykrzesać z ludzi bunt, pewnie do niektórych może przemówić, ale jednak wydaje się. Dodatkiem na tle tego, żeby zrobić spektakl, mający być znakomitą rozrywką, choć z pewnymi zastrzeżeniami, o których tutaj już e, wspomniałem. Także bardzo się cieszę, że Will rock You obejrzałem. Bardzo serdecznie Was też do tego zachęcam. Niech żyje rock and roll.